lecz życie, które dla mnie Bóg, dopiero w Tobie ma swój sens. Ty Jezus, sercu moim jest. Lecz życie, które dla mnie Bóg, dopiero w Tobie ma swój sens. Ty Jezus, sercu moim jest. Słyszałem o tym jak Noe, na rozkaz Boży nam Jezus. Wiesz, Olu, odkąd zaprzyjaźniłem się z Panem Jezusem, jest mi jakoś tak dobrze. A wiesz, że ja też jestem jakaś taka spokojniejsza? Ja codziennie czytam historię biblijną i modlę się. No i w niedzielę oglądam szkółkę. Ja lubię bardzo śpiewać z ciociami i wujkami. I z Anią. Ona tak zawsze pięknie pokazuje ruchy do piosenek, że prawie tańczy przed laptopem. Lubię to. I uwielbiam historię. Wiesz, czasem czuję się tak, jakby były mówione specjalnie do mnie. No co ty, one są mówione specjalnie do mnie. Żartujesz? Ja jestem starszy i wyższy. To Pan Bóg mnie najpierw widzi i do mnie mówi. Ej, Maciek, to nieprawda. Pan Bóg nie widzi tylko z góry, ale widzi z każdej strony. A skąd wiesz? No znikąd, ale wiem, że tak jest. Maciuś, przecież Pan Bóg tak mówi, że dociera do wszystkich. Pamiętasz, jak ciocia Tysia mówiła ostatnio o tym, że uczniowie zostali napełnieni Duchem Świętym i mówili do wszystkich w różnych językach, a Boże Słowo docierało. Wow! No i to było super, takie mega, megaśne, megastyczne, audiotowe. No właśnie, i ciocia też mówiła, że tak może się dziać też dalej w naszym życiu, nie tylko w Biblii. Tak, pamiętam. No dobra, jak Pan Bóg chce zadziałać, to Boże Słowo może trafić i do wyższych, no a potem do niższych. Żadne potem, po prostu może dotrzeć do każdego. I już. No dobra. Już dobra. Olu, wyluzuj. Ja tu mam inny problem. Jaki? No, bo jak jest szkółka i ciocia mówi, jak coś zrozumieć, to kapuję wszystko. Ale jak sam czytasz, to coś tak nie bardzo. No właśnie tak. Skąd wiedziałaś? Bo też mi tak czasem trudno jest na co dzień, bo ja wiem, że Pan Jezus jest przy mnie, że mogę się modlić, a On słyszy, że mogę czytać, ale jak Go usłyszeć? Może Ty, Ola, masz problem ze słuchem? Ej, Maciuś! Oj, nie obrażaj się! Wiesz, że żartuję, przecież sam właśnie Ci powiedziałem, że mam z tym problem. Jak usłyszeć Boga? Ludzie w Biblii Go usłyszeli i mogli działać. Właśnie jak Maria. Ja lubię czytać o Marii, do której przyszedł anioł i przekazał słowa samego Boga. Będziesz miała Jezusia. I Maria, mimo że się bała, posłuchała Boga i wypełniła taki ważny plan. Ja tu najbardziej lubię jednak Noego. Ten to był gość. Bóg mu powiedział, żeby zbudował arkę, taki wielki statek i załadował wszystkie gatunki zwierząt. Ale zanim weszli na arkę, ludzie wyśmiewali się z Noego, mimo że ten mówił im, że Pan Bóg polecał to zrobić. Wydawał im się jakimś dziwakiem czy coś, a on dalej budował przez wiele, wiele dni, a ludzie patrząc na niego pukali się w czoło. Wiem dlaczego,
bo ludziom wydawało się dziwne budować statek w miejscu, gdzie nie było żadnej wody, nawet jeziora, gdzie rzadko padał deszcz, a rośliny usychały. Musisz przyznać, że tak po ludzku to dziwne. Ale on nie przejmował się tym, bo chciał być posłuszny Panu Bogu i posłuchał go. I kiedy nagle zaczęło padać i wody zaczęły zalewać wszystko na swej drodze, Noe, siedząc bezpiecznie w arce, mógł pewnie widzieć miny tych, którzy go wyśmiewali. Pewnie byli w szoku. No, jak Pan Bóg działa, to mogą dziać się wielkie rzeczy. Ale wiesz, ja tak ciągle myślę, jak usłyszeć jego głos tak na co dzień. On przecież nie porozmawia z nami przez telefon, nie umówię się z nim na Skype'a, w ogóle przez internet się z nim nie umówię. No to jak go usłyszeć? Maciusiu, a Duch Święty? Chyba coś wiem, choć nie jestem całkiem pewna. Może jest tak, że jak przyjaźni się z Panem Jezusem, to Duch Święty daje takie różne znaki. Jakie znaki? Dymne? Nie! Takie, że na przykład nie wiesz, co masz zrobić i nagle masz takie poczucie w środku, że coś jest nie do końca dobrze. A jak coś jest nie do końca dobre, to znaczy, że nam nie należy tego robić. Tak, czasem tak mam. Kiedyś gdzieś już to słyszałem. Duch Święty działa w moim sumieniu. Czyli on powoduje, że mam poczucie. Stop, to nie jest dobre. Zatrzymaj się. Tak, albo czasem pokazuje nam kogoś, kto jest w potrzebie, albo jest smutny. Nie wolno nam wtedy przejść obok i nic nie zrobić, jeżeli kogoś takiego zauważyliśmy. To Duch Święty pokazał nam tę osobę i jakby powiedział do nas: idź, porozmawiaj, podziel się, usiądź obok. Ale może też być tak, że nagle w pewnym momencie poczuję, że to, co robię, jest nie za dobre. Tak, bo to Duch Święty tak działa. On pokazuje nam, co trzeba zmienić, chociaż wcześniej coś robiliśmy i wcale się tym nie przejmowaliśmy. To tak jak z kłamstwem. Łatwo powiedzieć taką prawdę nie do końca. Ale prawda nie do końca to kłamstwo. Tak, ale wcześniej sobie myśleliśmy, że nie zaszkodzi, wszyscy tak robią. A Duch Święty w pewnym momencie bardzo wyraźnie pokazuje nam, że coś jest nie w porządku. I to wyraźnie wiemy. I możemy albo posłuchać Bożego głosu, albo mu się sprzeciwić. To do nas należy wybór. Czyli Olu, mogę słyszeć Boży głos, gdy Duch podpowiada mi, że coś nie do końca jest dobre. Albo, że coś, co zrobiłem, czy robię, nie jest okej. Albo, gdy na coś, czy na kogoś wraca mi uwagę. Dokładnie, Maćku. Jak dobrze, że zacząłeś tym mówić, bo teraz zdaję sobie sprawę, ile razy już Bóg mówił do mnie. Do mnie też. I chcę go jeszcze usłyszeć. Olu, pomodlimy się razem? Pomodlicie się z nami? Zamknijcie oczka. Kochany Panie Boże, chcemy Ci dziękować, że dałeś nam Ducha Świętego, żeby był obok nas i był często Twoim głosem. Proszę, byśmy chcieli słuchać, kiedy pokazujesz nam, że coś, co robimy, jest złe, i daj nam pomoc, byśmy mogli postępować dobrze. Działaj na nas swoim duchem, zaopiekuj się nami i prowadź nas w naszej przyjaźni z Tobą. Dziękujemy, że możemy słyszeć Twój głos. Amen.